Chyba każdemu z nas zdarzyło się kiedyś otrzymać nie to, co w rzeczywistości zamawiał. Mimo to zdecydowana większość z nas nie wyobraża sobie życia bez zakupów w internecie. Na spokojnie możemy obejrzeć produkt czy porównać ceny z innymi sklepami bez narażania się na namolne „może w czymś doradzę”. Dzisiejszy odcinek potraktujcie z przymrużeniem oka i trochę jako lekcja na przyszłość. Robiąc zakupy w internecie, zawsze czytajcie opisy produktów i kupujcie od sprawdzonych sprzedawców z pozytywnymi opiniami. Zapraszam Was na piątą już listę z serii 10 osób, które kupiły coś przez internet, a potem tego żałowały. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Boomerang Cash, serwis, za pomocą którego możecie oszczędzić nawet 30% na zakupach w internecie. Strona działa na zasadzie cashback, to znaczy, że kupując na stronach partnerskich, pewien określony procent trafia z powrotem na Wasze konto. Dla przykładu, za każde wydane 100 zł na Allegro, Castoramie albo Pyszne.pl wróci do Was 2 zł, a w Deichmannie, CCC czy Media Expert nawet 4 zł. Wszystko, co musicie zrobić, to przejść na stronę sklepu przez Boomerang Cash lub zainstalować wygodną wtyczkę, która zrobi wszystko za Was. Linki do Boomerang Cash oraz wtyczki zamieszczam w opisie pod tym filmem. Serdecznie zapraszam. Tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10. Czasem sklepy z braku danego towaru w magazynie wysyłają klientom zamienniki, zakładając, że nie zrobi im to większej różnicy. Przekonała się o tym pewna kobieta, która w sieci sklepów Sainsbury's zamówiła bukiet wiosennych kwiatów do wazonu, a zamiast tego otrzymała bukiet wiosennej cebuli. Jeśli tak zwane zamienniki określane są tam na podstawie jednego przymiotnika, w takim razie niech się kobieta cieszy, że nie wysłali jej wiosennej surówki. Numer 9. Nie mamy wybranych butów w rozmiarze klientki? Żaden problem. Doczepmy więc do podeszwy górę od innego, większego buta, ale w tym samym kolorze. Na pewno się nie zorientuje. Musieli pomyśleć pracownicy sklepu, którzy wysłali kobiecie takie buty z podeszwą za małą o kilka rozmiarów i niepasującym kształtem. Miejmy nadzieję, że klientka potrafi dostatecznie balansować ciałem. Numer 8. Zamawiając dziergane produkty, pamiętajcie, aby zawsze doczytać w opisie, czy oby na pewno są dziergane, a nie na przykład tylko wyglądają jak dziergane. Jak na przykład te poduszki, które zamówiła pewna internautka, które okazały się być robione na drutach wyłącznie z nadruku. Numer 7. To uczucie, kiedy zamawiacie sobie koc w kształcie ogona syreny, a dostajecie coś, co wygląda jak olbrzymie świńskie kopyto. A mama ostrzegała Arielkę. Może trzy małe świnki są małe, słodkie i obronią cię przed wilkiem, ale to wciąż świnie. Moment nieuwagi i na świat może przyjść mała świńska syrenka. I oto jest. Na Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych przebranie jak znalazł. Numer 6. A oto co się dzieje, kiedy nie przykładacie zbytniej wagi do opisu rzeczy, które kupujecie w internecie. Jeśli widzicie, że dana waga łazienkowa kosztuje zaledwie 5 czy 10 zł zamiast typowych 30, w waszej głowie powinna zapalić się czerwona lampka. Jak na przykład nie zapaliła się w przypadku tego internauty, który dopiero po opłaceniu przesyłki zdał sobie sprawę, że zakupił wagę do domku dla lalek. Numer 5. Oczywiście niektórzy sprzedawcy z góry oczekują, że wprowadzą niektórych w błąd, dzięki czemu wzbogacą się stosunkowo małym kosztem. Bo na przykład kto by się spodziewał, że kupując pluszowego misia, kupujemy tak naprawdę wyłącznie poszewkę do samodzielnego wypełnienia. No chyba, że jest to specjalny miś edukacyjny dla dziewczyn, które głodzą się, aby wyglądać jak modelki, i miś ma je tylko ustrzec przed tym, jak mogą wyglądać. Numer 3. Kiedy kupujesz modną kamizelkę, która przynajmniej modnie wygląda na zdjęciach, a dostajesz zwykły koc z dwiema wyciętymi dziurami. To się nazywa projektowanie poziom Chiny. Niby wygląda absurdalnie, ale patrząc na zdjęcie internauty, trzeba przyznać, że całkiem nieźle leży. Numer 2. Od pewnego czasu ma miejsce boom na przeróżne maseczki na twarz. Zarówno papierowe, jak i te czarne, które tak satysfakcjonująco odklejają się od skóry. Chińczycy również postanowili spróbować swoich sił w tym biznesie i oferują maseczki na twarz, rzekomo mające wyglądać jak postacie z kreskówek. Jakie są tego efekty? Sami ocencie. Oto słodki jak miód Kubuś Puchatek, który na waszej twarzy wygląda już jak upośledzony Kubuś Puchatek, a tutaj z kolei jakiś słodki kotek, z którym wyglądacie, jakby ktoś zdarł z was skórę. Numer 1. Pewien mężczyzna zamówił bezrękawnik na siłownię, który według zdjęć powinien wyglądać tak, a otrzymał coś, co wyglądało bardziej jak fartuch kuchenny. Ale w sumie nie ma co narzekać. Mężczyzna powinien potraktować ten fartuch, to znaczy koszulkę, jako motywację i przypakować do tego stopnia, aby koszulka zrobiła się wręcz przeciwnie, zbyt mała.
Okej, tym pakującym, jak elfy, prezenty na święta akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich z tej zakupowej serii. Przypominam jeszcze o stronie Boomerang Cash, dzięki której możecie oszczędzić nawet 30% na zakupach w internecie. Linki do niej zamieszczam w opisie. Zapraszam również na mój prywatny Instagram Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również moje inne kanały na YouTube, Pauli Soset z animacjami oraz Chiński Ekspres z gadżetami. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!